Witajcie. Dzisiaj poniedziałek, 8 marca, także życzę wszystkiego najlepszego dla wszystkich kobiet. Ale poza tym nam dzień dzisiaj się zaczął o 5.30. Zaczął się załadunkiem trzody chlewnej. Cena tucznika wreszcie w górę, także napawa to trochę optymizmem. Później godzina drzemka, a od razu po przebudzeniu dostawa jęczmienia. Nie zdążyliśmy się na dobre ogarnąć z rozładunkiem i już dostaliśmy telefon, że z placu w Roltomie, w Sokołach, wyjeżdża nasz nowy nabytek po czapce. Już pewnie wiecie, jaki to jest. Zresztą na poście, który dodałem dzisiaj, aby to oglądać się jutro, także dodałem go wczoraj. Niech z Was się domyśliła, co to będzie za maszyna. I już bez owijania i przedłużania tutaj odwracam kamerę. Naszym nowym nabytkiem okazał się Horsch Express 3TD. Dlaczego właśnie taki, a nie na przykład ciągany? Doszliśmy do wniosku, że oglądaliśmy się oczywiście za używanymi Horschami, ale były to raczej Horsche ciągane. Jednak po obejrzeniu tego, dokładnie tego silnika na placu w Roltomie, który był w bardzo super cenie, bo był to taki siewnik demo, który nawet hektara nie zrobił, także on był w bardzo fajnej cenie i stwierdziliśmy, że no cholera, siewniki te po 10 latach są powystawiane za około 90 tysięcy netto, a więc nawet gdyby ten siewnik w dobrym wyposażeniu nowy kosztował 150-160 tysięcy, to jest to nieduża strata ceny na przestrzeni 10 lat. A kolejnym takim aspektem, który postawił jednak na to, że będzie to siewnik zawieszany, było to, że no niestety mamy dużo małych kawałków. No i myślę, że każdy tutaj z doświadczenia wie, jak się robi maszynami ciąganymi na małych kawałkach. Jest to niewygodna, niekomfortowa praca i tak naprawdę traci się na wydajności przez takimi maszynami ciąganymi, jak się robi na małych kawałkach. Gdybyśmy mieli duże kawałki, to pewnie byśmy się nie zastanawiali i kupili używkę, a może nawet nowego ciąganego, ale niestety mamy ich sporo, tych małych kawałków, dlatego wybór padł na zawieszany siewnik. Docelowo miał on współpracować z 700, ale gdy już go podłączyliśmy, podczepiliśmy, no to się okazało, że jednak tutaj, jak widać, on jest do końca opuszczony. Nie opuścił go do końca ojciec, ale no ale widzicie sami, że tutaj będzie miał ciężko. Jeszcze chcemy spróbować dać większy balast na przód. To może wtedy będzie lepiej to wyglądać. No ale mimo wszystko, gdy go się zasypie zbożem, no to będzie ciężko cokolwiek tutaj pracować tym ciągnikiem. Ale to jeszcze zobaczymy. Jeżeli nie, mamy 800 w pogotowiu i również z nawigacją, także tu bez różnicy praktycznie, którym będziemy ciągnikiem siać. No myślę, że prawdopodobnie jednak będzie to 800 sobie dużo lepiej poradzić z takim siewnikiem, bo mimo iż jest to tylko siewnik 3-metrowy, to jest on dosyć ciężki. On waży gdzieś tak około, myślę, 2 tony 800 kg. Jeszcze chcemy sprawdzić dokładnie na wadze, ile będzie ważył. No i wiadomo, tutaj jest zbiornik 1500 litrów, dlatego dajmy na to, że zasypiemy to toną pszenicy, robi się już nam prawie 4 tony robią się nam, no i no już wymaga po prostu to większego ciągnika. Gdy byliśmy na placu, no to przedstawiciel powiedział śmiało, że 800 myślę jest bardziej do tego siewnika przystosowana niż nawet te nowe 700, które ważą prawie 8 ton. Mam taki plan, nie wiem czy mi się uda, będę musiał porozmawiać z przedstawicielem,
gdy przyjedzie na uruchomienie, chciałbym nagrać film, w którym dokładnie przedstawiciel, jeżeli się zgodzi oczywiście, w którym dokładnie przedstawiciel opowie o tej maszynie, o wszystkich takich, jakby to powiedzieć, smaczkach, jakichś rozwiązaniach autorskich Horsza itp. No bo gdy sami zastanawialiśmy się nad tym silnikiem, to chyba normalną rzeczą jest, że się szuka opinii czy też jakiegoś filmu na YouTubie właśnie, gdzie jest pokazany taki silnik i opisany. No i nie, czegoś takiego nie ma. Wiadomo, jest strona Horsza, ale to jest coś innego niż takie rzeczywiste pokazane na filmie. Dlatego chciałbym nagrać taki film. Myślę, że dla wielu osób to byłby taki dobra wskazówka, jakby ktoś się zastanawiał później nad zakupem takiego silnika. Bo nie ma takich filmów po prostu. I mam nadzieję, że się zgodzi przedstawiciel, że sobie taki film krótki nagramy. Naprawdę bardzo fajny silnik i też uważam, że przedstawiciel dokładnie o nim opowie niż ja. Wiadomo, że ja aż tak na tym się nie znam. Gdy mamy taką półeczkę, tutaj były dwa kartony, ale to raczej jest do odkręcenia. To nie będzie potrzebne. Bardzo ładnie wszystko tutaj zrobione, wykończone. Nawet takie głupie, tutaj zobaczcie, głupie rączki do przewodów hydraulicznych są ładnie wykończone. Wszystko to się trzyma kupy i nie wygląda jak najtańszy producent polski. No ale niestety za to się płaci. Jest takich właśnie, jak mówię, dużo smaczków, bardzo ładnego wykończenia i po prostu czuć, że ta maszyna trochę więcej kosztuje. Wszystko jest bardzo fajnie przemyślane, zrobione. Nawet głupi kluczyk mamy do tej skrzynki tej. Tutaj mamy wagę. Tutaj mamy wagę, takie pudełeczko z wagą. Tutaj mamy woreczek do próby kręconej. To jest chyba do znaczników, o ile się nie mylę. A te śruby jeszcze nie wiem do czego są, a to wiem, że jest do chyba jakichś grubszych ziaren, nasion. Ale mówię, na uruchomieniu jeszcze wszystkiego się dowiemy i dokładniej, mam nadzieję, uda mi się przekonać przedstawiciela, żeby taki film nagrać. Wydaje mi się, że no, nie powinniśmy żałować takiego zakupu. Ktoś napisał w komentarzu pod postem, który wrzuciłem, że czy nie za drogi siewnik na 40 hektarów zbóż, bo tyle w tym roku sialiśmy. Oczywiście, na 40 hektarów zbóż, no może jest to trochę przerost formy nad treścią, ale tak jak mówiłem wcześniej, ten siewnik bardzo dobrze trzyma swoją cenę i dużo nie stracimy w przeciągu na przykład 10 lat. Kolejnym plusem jest to, że naprawdę jest jakościowo bardzo dobrze zrobiony. Wygląda wręcz super. Nie wiem jeszcze jak będzie siał, ale mam nadzieję, że będzie tak jak ludzie sobie chwalą. A poza tym areał naszego gospodarstwa cały czas się powiększa. W tym roku wejdzie prawdopodobnie rzepak do uprawy, dojdzie. Trochę więcej zbóż będziemy siać, także z tych 40 myślę, że się zrobi trochę więcej. No i myślę też, że lepiej jest kupić taki siewnik. Może trochę przepłacić, ale mieć spokój na dobrych, może nawet kilkanaście lat. Przy tych ilościach, które będziemy obsiewać,
niż kupić polski silnik, który tak naprawdę jest jota w jotę zerżnięty i to zazwyczaj z marnym skutkiem. Jakby na to Agrotom chyba i Agromasz robią podobne takie silniki, mało czym się różnią. Są zerżnięte, ale gdy już tak kopiowali te silniki, no to nie pomyśleli na przykład o takich rączkach tutaj do hydrauliki, czy no nie wiem, o spulchniaczach śladu, jakie tutaj mamy. No po prostu jest taki dużo niedociągnięć, którymi się nie przyjmują, a myślę, że powinni się przejmować. Jeżeli już coś kopiują, to powinni robić to dobrze, żeby chociaż jakiś poziom utrzymać. Tak jak mówiłem, przedstawiciel dokładnie by tą maszynę opisał. Ja mogę powiedzieć tak. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tak. Mamy tutaj trzy węże hydrauliczne. Jedna para, jeden do wolnego spływu i jeden do głębokości tutaj talerzówki. Przejdźmy sobie z drugiej strony. Mamy tutaj też coś takiego jak spulchniacz śladu. Możemy sobie tutaj, no niestety mechanicznie, ale możemy sobie to przestawić, tą parę talerzy i następną na głębszą pracę. To zależy, jaki mamy ciągnik i czy potrzebujemy głębiej to spulchnić po śladach ciągnika, czy mniej. No bo tutaj możemy sobie to ustawić. Talerzówka oczywiście, tak jak mówiłem, jest hydraulicznie ustawiana. Tutaj mamy skalę, czytelną, prostą skalę. Tutaj mamy muchawę, która ma taką bardzo ładną siateczkę, żeby tutaj nic nie padło. Aparat wysiewający dodatkowo do tego, co mamy zamontowane, to chyba jeszcze dostaliśmy trzy wałeczki wysiewające do każdego rodzaju ziaren. Tutaj mamy oczywiście hydrauliczny, nie przepraszam, nie hydrauliczny, tylko mechaniczny docisk. No i oczywiście znaczniki przedschodowe. Plus do tego skrzynia zasypowa 1500 litrów i robi nam się bardzo fajny, przyjemny siewniczek. Tylko do większego troszkę ciągnika, no chyba niż ten. Mimo że jest kręcony tutaj na 160 koni, no to jednak masy brakuje w tym przypadku. On by sobie poradził, on by w polu sobie pewnie poradził, ale gorzej to już podnieść jest, no bo jednak ciężka sprawa dla takiego ciągnika. Żeby to była 700-kanowa, no to już ona ma większą masę, to myślę, że byłaby akurat do tego. Może trzeba będzie zainwestować w taki pośredni ciągnik między 700-ką a 800-ką. Bo już no, coraz więcej się robi hektarów, coraz więcej pracy, to może coś trzeba będzie pomyśleć. Ale na razie nie. Na razie mamy 700-kę, mamy John Deere'a i mamy 800-kę. Oczywiście John Deere też by fajnie pasował do tego silnika, ale tam nie mamy nawigacji, dlatego on odpada. Tak to wygląda. Ja nie jestem fachowcem, dokładnie o tym silniku zbytnio nie mogę powiedzieć. Tu jeszcze mogę dodać siew oczywiście do 20 na godzinę. Także wydajność ma naprawdę sporą. Myślę, że nawet większą wydajność ma niż siewnik ciągany, 3-metrowy. No oczywiście nie mówię tu o dużych kawałkach, ale takich jak my mamy, no to na pewno tym dużo szybciej posiejemy niż byłaby to wersja ciągana. Dzisiaj taki film tylko o tym, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Już niedługo, zresztą co ja mówię, niedługo, znowu u nas trochę napadało tego śniegu, już się topi, praktycznie niewiele go było, ale tutaj widzicie pod dołem, gdzie jest cień, to jeszcze nie stopniał, ale cały czas jest go sporo, dlatego czekamy z nawicą, może jutro, tak samo z nawozami. Dzisiaj odczepiamy Horsza i czepiamy Amazonkę, ale na teraz to tyle, dzięki wielkie za oglądanie.